Hej, hej! Hej, hej! Jesteśmy dzisiaj... Cały dzień dzisiaj ze mną, drzewo my tutaj, albo drzewo, okąpaliśmy się za dni. Radyjku, no. A pierwsza godę, co my dzisiaj tam robili? A, no. Drzewo żeścią, no, piwo ciemne piłam. Ja. Tak, Achim przyniósł Krysi, bo... Zerówka, nie? Zerówka to nie szkodliwe, bo to dzień nie pija się, nie? No. Jabłko, tymbar, mięta, nie? Krysia dobrze wygląda dzisiaj, bardzo dobrze. Jest dobrze, nie? Jest dobrze. Ja. Dzisiaj się pośmialiśmy trochę z Krysią, bo... A tak ale mnie... to wszystko było niepotrzebne, bo przyszli oni, chcieli kusić, rozumiesz to? A mieli okazję rozumieć, bo jak nie ma, no jak nie ma szefa, nie? No to wyjdź, to nie, no to lepiej wyjdź. A już Achim smolimy, to już było, minęło. Ja, ale, idziemy do przodu. Ale byli inksze, to by tak nie robili, rozumiesz? Darek? No. Bo przecież oni tak samo kudy są wyli z tego, a oni nie wyjdą z tego. No a tu trzeba kiedyś jeszcze tak dokończyć te zęby, to wszystko. Dzisiaj my jesteśmy widzieć, piec przywiózli nowy. No. Zajmie tak, piec, nowy przywiózli do stacha, nie? Achim od rana już drewno podciął. Wziął kolegę niepełnosprawnego na działki, go zaprosił. Ja, Peter, taki, niech no dzwoni, Peter, zaraz jedziemy, zajdź na spacer. Achim cały dzień go miał na spacerze, Krysia dzisiaj też była. Krysia byłaś tam u Achima dzisiaj, wykąpała się? Wykąpałam. Proszę. O, Krysienka dzisiaj czysta. Wiele byłam obejrzeć. Się dzisiaj lepiej czujesz, bo ja widzę, Krysiu, że masz taki dzisiaj lepszy humor i taka jesteś już... No bo już, gotą, ja się nie wolno zaumywać, już jest lepsza, no, już jest fajnie, no. Ja już jest super. No. Nie to, żeby coś działać, bo się nie mogę, mama mi się tak gada, no. Krysia nie denerwuje się, no. Nie mogę nerwować. Matka mi no, gada, to dobrze. Tak? Jest dobrze, Krysiu, wszystko się wyjaśni. Znaczy, dzień jest, jak sam jest. Ja wiem. Idzie z rana, idziesz na ogródek, idziemy tam, idziemy na stow, zajść, idziesz po obiadzie jutro. Co dzisiaj malowałaś ciekawego, żeby zabić te... Narysowała się. Ja myślę, że tylko Kasia lubi te kolorowanki, ale ty też lubisz. Kupić ci takie coś kolorowanki, hej, to są Achim takie rzeczy. Ja z kuruchu, ale najtańsze są w tym, nie? Krysia, przynieś no w tym, bo te kosztuje 7 zł takie cienkie. Tu jest młodek, halalalala. Pokus, te cienkie kosztują, te ryki drogie są takie cienkie, kosztuje kolej dychy, nie? No. Ty, a taką rubą, taką książkę patrz, ona ci przyniesie zaraz, taką rubą. Ale ja nie wiedział, że Krysia lubi malować ty tak, nie? Ona bardzo lubi. Bo ja ci powiem, że te ludzie tak mnie trochę, wiesz... Wiesz o co mi chodzi? No. No to oni się uspokajają. To ich uspokaja, wiesz? No. No fajnie. Kasia była, ty, a to są po Kasi, nie? Te... Nie, to ja kupił. Gdzie kupił? A te ołówki są to od Watstaka kiedyś. No Kasia rysowała nimi, nie? Aha, Kasia rysowała. No, a patrz, no. A taką książkę to 14 zł, a tam już wszystko. O kurde, no. To jeszcze masz taką do malowania. No. To taką 14 zł, tam wszystko jest, a taką cienutko dycha. To lepiej się taką opłacę wielką, nie? No. Może też będziesz obrazy malować, Krysia? No, to jak to będziemy dali rysować, jak to będziemy jakieś kurde łody. Jeszcze inną ci pokażę. No. Dobra, Krysia, ja siedź sobie, nie po co będziesz tam łazić. Także kurde, ja. Darek, wszystko na razie. To będzie Achim wymieniał ten piec, bo tu już się przepaliła ta rura. Tu zobaczcie, widzowie. Na razie nie hajcujemy, nie? Ja, i dlatego no będzie wymiana. Czekaj, Krysiu, pokaż. Jest taka. Jak co? Już przyjdzie, to już będziemy wymieniać. Nie, to ja na razie ci nie kupuję, bo masz tego. Tam jest, ja mam mały, mam. Dobra. A mazaki, to ci też starcza? Nie. No, dobra. Idź baba jako, Krysia tak gada, bo ona jej chodzi. Ona, wiesz, jej zawraca teraz głowę, bo nie ma Stacha, wiesz, to ona się uparła, upatrzyła się Krysi. Drodzy widzowie, tutaj Achim będzie, no, taki podobny, tamten piec jest z tym. Nie wiem, który jest większy. Chyba takie same są. I Achim będzie go wymieniał, bo on się po prostu już tutaj przepalił. No, trzeba wymienić. Kuchenka. No, na razie z wszystkimi rzeczami. Co, Sarunka? Sara szczęśliwa. Także widzowie, nie martwcie się o Sarę. Sara tutaj chodzi. Krysia, ty chodzisz z Sarą tutaj na wstaw i tutaj wychodzisz, nie? Ale godą, bo widzowie się o Sarę martwią, to godą. Ja ładam tu, na stowie, na zachodnim maszynie. Jedzenie, wszystko do stowu. Tak. Co godzina do glądu. No, jest tak, że nie macie co się pytać i martwić. Widzę, że zimno ma się tego, co działa tego, będziemy na to. Sara wesoła, upatrzyła sobie teraz Krysię, bo skacze po Krysie strasznie. I nie daje ci spokoju, no ale wiesz, nie ma tego Stacha, to... Ale wszystko jest dobrze, tu jestem, Darek. Dziuczaj, zobaczy, no Sanka, przywitaj się z widzami, no, no, kochanka. Jezu, siutku, siuperku, dobra. Czego? Tu jestem, kolorowanek? No, ty, mazaku. Aha, mazaku.
Ale ja nie wiem, czy coś tam właśnie po tej też nie zostało, bo ona chyba wszystkiego nie wzięła, no. Czuję se pat do rysowania, bo gdzieś patrz. Czy też moje spalerowanki? No to się będzie dalej rysowało. Pamiętasz, Achim, jak myśmy zakupy wtedy robili? No, w tym, do Szubiera, no. No to fajnie, że można. No to serwisy, Krysia. To teraz takie podziękowanie mamy. No i przecież tyle fela mógł, ktoś musiał ich tam dać ten namiot, nie? Żeby spalić w tym namiocie, no bo... No i drogi... Jak to jest. No i drodzy widzowie... Wiesz, ja kogoś nie zostawia na ludzie, bo... No i już położę, ja u góry, wiesz? Obrazki. Bo kurde, no... A ona też... Ja mam za dobre serce, rozumiesz? Jak tu się Stachu mieści, to ja nie wiem. Ujo! Ona godza, że jedzie... Ty! Mnie przyblokowało, kurwa! Maszynka do robienia. Maszynka mnie przyblokowała. Ona godza, że zespoł jedzie. Tak ja. Trudno, nie będziemy na to... No, tak sobie rozmawiamy też, bo tak parę rzeczy nas... Co tam, Krysia, za... Co tam jadą? O, motory jadą, wiesz? Ona jak motory, to ona się szczeku na ale motory. Nie, ogodą do Sary, co to, Krysia, tak szczekosz? Ja! Yeah. A wiesz, jak my się już byli nigdy, nie, Krysia? Stachu, no, a ja... Michael, kule, nie wiem, jak to jest, ja to nie nigdy. Jakie ksywy ci godą. No, Sara już ma chyba piąty raz, bo jak ja przyszedł, to ona też coś żarła. Ja, bo ja im dałam. Też? To ona może nie chcieć teraz, bo to tyle. No, ona jest pojedzunu. Ale jak no, nie wiem, czy... Ja... Także widzowie, jest dobrze, no. Jest, no spodziewałem się, że będzie... No, nie zapeszajmy, ale nie ma źle. Jest wieczór już taki dosyć... Słoneczko, nie wiem, czy już zaszło, Krzysia. Gdzie tu zachodzi słońce? No, nie wiem, gdzie to wszędzie. Ale macie taki zachód słońca? Tam chyba, bo ja nie wiem, czy zachód, będzie, jest. Zachód jest tam, wiesz, Krysia? Tam. Bo jak się budzisz, to słońce jest z tej strony, nie? Ja. Nie? Tutaj świeci. Ja. Wschód, ono potem idzie tak, 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 tak. Tak, 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 tak. No i lampka tam. Się jedna oświeciła. Ja, zaświeciła. Sola się już jeden mały oświecił. Hej. No tutaj. No. Potem już zgaśnie, bo to na te czujniki, nie? O, no. Tu go też. No, ja. To mnie to samo one na się... Na drzwiami też, bo nie, wtedy by szło widzieć tutaj, nie? Też, bo tam, że ktoś zrobił, nie? Przy hajzlu też, nie? Przy hajzlu też jest. Tak się ja wiedział, aby ktoś szło, albo koty, albo coś, czujniki się włączają, nie? No. Taka ta bulka do wyjścia. No tak na razie, no żeby wyjść, kurde. No. Nie wiem, jaka jakość obrazu jest, widzowie, bo jest już, tak się robi ciemno, no co no, tu no, już dziewiąta to już po tym jest koniec, ma no. Się jak pierun. A jest chwila, jest ósma. Ósma, no równo, no. No ósma no. Już jest, no. No to Krzysiu, to super. Tak jest. No, tak się wszystko jest. Już wszystko... to zaś pójdziemy do mnie, bo to się daj na... Pojemy kawę, się zrobimy tako zimno, jak z lodem, z tego, ale z lodem i tym śmietankowym, wiesz, jak ona tam Kasia robi jakoś te zimne herbce, kawy, herbaty jakieś. Bardzo dobre. No. Ja. Teraz może oddzwonimy, wiesz, Krysia? No, a kim powiedzie, jak co to mam z tym komórką rozprawić, bo dwa razy, a już nie odmawiam. Do Stacha na ten numer, ja? Ja bym to dwa razy dzwonił. Krysiu, masz, trzymaj. Dzięki. O, o bo do Krysia masz coś do picia, masz tutaj, no tak jak chciałaś, coś do picia, no. Ciastka masz, takie no. Dobre pierniki. Nie, rybną konserwę, pomidora gotowałem, chleb, masło i zjadłem. A wy mi przywiózł sobie puszkowe piwo bezalkoholowe, nie takie, i do psa mi przywiózł ten karmę. A ona musi to zjeść. No. Ja mam Sarunia sobie leży. O 12 tam po obiad, nie? No idziesz o 12 po obiad, nie? No a i też tak nie miałam z tego urzędu, nie? O 17 na tym poczcie, nie? No. No. Pozałatwiaj to wszystko, będziemy to wszystko starali się załatwiać, nie? Ty niby jest dzień, ale to jakoś tak ciemno, bo tak widzę, że na kamerze. Jak ciemno? Jakiś taki obraz ciemniejszy jest, nie wiem czemu. No, pozałatwiaj, Krysia, będziemy to wszystko załatwiać, ja. Jaki przeszedł telefon, to zobaczyć, bo to dwa razy dzwoniło. Dobra. Sara sobie chodzi. Oj, cisza, spokój. Wiesz co, może jakiś ktoś z pracy, jak Stasiu załatwił robotę? Ale nie wiem, bo... No, zaraz to odzwonię, no. Tak to jest, Krysiu, będę, teraz będę też w tygodniu dzwonił
w sprawie twojej i Konga do tego ZUS-u, no dowiemy się do tej emerytury specjalnej dla ciebie, jakbyś szło załatwić. A takie dokumenty wszystkie, poza tym masz jakieś swoje akty urodzenia? Ja mam w dowodzie. Ale masz jakiś taki, nie wiem, to chyba się nazywa odpis skrócony aktu urodzenia. To chyba trzeba by pobrać w urzędzie miejskim, bo dzisiaj zadzwonię do ZUS-u i się zapytam, co jest potrzebne, bo prawdopodobnie trzeba będzie złożyć wniosek o normalną emeryturę, oni ci go odrzucą, bo nie masz przerobionych lat. I na podstawie odrzuconej emerytury, z tego co kojarzę, będzie się można starać o tą specjalną. Tak to rozumiem, jeśli chodzi o przepisy, ale dokładnie tego nie wiem. Potem trzeba będzie to wypełnić wniosek, pewnie jakieś orzeczenia od lekarza może, no ale trzeba podjąć walkę, żebyś miała coś. Bo lata lecą i już masz ponad 60 lat i żadnych świadczeń socjalnych. Taka prawda jest, żeby nie Achim, żebyś nie była z nami, to byś nie miała za co żyć w ogóle, to byś nie wiem z czego. A wiesz, masz na chwilę obecną te bony, a też nie wiadomo, może się coś starzyć, że tych bonów nie będzie, nie będzie żywności, no i nie masz nic to kompletnie. Tam jak my jeździ na urzysku, nie? To było tą ona gada, że wtedy no, taka prumna była, nie? To my dostały te makarony, cukier, mąka. A jechaliśmy drugi raz, to nie, bo to było jako pierwszy ten. No tak, ale wiesz, jako osoba starsza, no to kurde, powinno państwo ci zapewnić jakieś minimum czegoś, żebyś na coś miała, no przecież i środki czystości, cokolwiek, moim zdaniem, wiesz, czy masz ileś przepracowane, czy nie masz, no coś ci się należy, Krysia, no będziemy o to walczyć, zobaczymy, nie? Krysia jest kamerzystką. Krysia jest kamerzystką. Telefonik się wyładował, Krysi, ktoś tutaj dzwonił, natomiast to jest telefon od Stacha, nie? Ja. Yeah. No, ale tu już nie ma nic z tego. Nie ma. Prądu. Nie znaleziono. Zaraz zobaczymy, kto tutaj. Sara, dzwoń do Stacha. Dzwoń do Stacha. Ja... O, tu widzę kurtka. Kiedyś to była moja kurtka narciarska. Ta niebieska, no. Ja? Lubił, że w niej łazić. No, posprzątane, pościelone, ładnie, Krysia. A tu masz bateryki, ładujesz, ja? No tu będzie... Tu jak już wszystko się uda, będzie panel fotowoltaiczny, tu szedł. I tu będzie Ameryka. No, masz, Krysia, no takie rzeczy właśnie, tu też widzę do grilla. A to Achim kupił. Dziś, no. Tu kupił na psa i tu mi tylko wypiwa zerówka. No, innego Krysia nie pije. No, mam nadzieję, Krysia, że to przetrzymiesz. Przetrzymiesz to, nie? Te butle masz na ten gaz? Ja się mam dwie. No, to ci styknie, bo to dosyć... No herbata serwę, nie dzięce. Dobra. A mi to załączy, bo tych nie umie. No bo tak, bo na obiady pójdziesz, ja to... O 12. Tyle, co sobie zrobisz. A ile co zjem, ale no. Te kury. Weź tam sobie trochę zawsze nie z tej wydawki, żebyś dla Sary, czy dla kogoś jeszcze Mogą. Nie... Mogą. Tam mam makaron jeszcze z tym mięsem. No. Nie czara, wariatko. Dla Sary coś tam... Teraz się bliżej z Sarą trochę stegujesz, bo wiesz, o co chodzi. Sara, jak nie ma Stacha, to ona do ciebie będzie teraz, nie? Stara, bliżej. Jak ją tu siednam, to nie widziałeś, a tym jak przysiedną, to ona mi, jak dziadek ty, to ona mi po plecach, nie wiesz, chodź tu, chodź. No. No. Chyba, żeby nie podrapała mnie. No ona ma pazury dosyć mocne, no. A mnie wczoraj skoczyła, to tak samo całe nogi, ale ona jest młoda, wiesz, ona tego nie czuje, no. Ale piszczała, że nie chciałem do mnie spać, no tu legła i piszczała. No, byśmy ją może wzięli do tego, do jakiejś... Ona ma szczepienia wszystkie? Ja mam krzyżeczka, wszystko. Dobra, no to może jakieś by trzeba było jej zobaczyć, może do weterynarza, tak na przegląd byśmy pojechali z nią. Zobaczyć, czy wszystko jest okej. Okay. Może by jej trochę pazurki poprzycinał, wiesz? Masz pazury. No. No, dobra, Krysia. No, to fajnie jest. Krysia wszystko dba. Trzeba dbać, Krysia, nie? A tu jak słychać w nocy. No wiem, bo piją, nie? Przychodzą pijani? Nie wiem, nie przychodzą, bo jak nie gorą mogą.
mi tam mówi. Nie, dam do siebie widać, że przychodzą i się wadzą. Ważne, że nie chcę tego. Daj klucze. No, Krysia, dobrze jest. No wytrzymujesz już coraz bliżej do wyjścia Stacha. O, Stacha, kurtki wiszą, czekają na Stacha, kapelusz. Stachu ma trzy czapki? Cztery? Nie, jedna z moja. A twoja jest jedna, fajna ma te czapeczki. To ty to my wtedy kupowali. No, ale fajne. Ale tam on też jakąś czapkę dostał w paczce. Do mą Wersalce. Aha, no. Albo dwie nawet czapki z Wersalki. Czapki z tego, z paczki, nie? No, masz pozdrowienia od widzów. Potem ci też pod nowym filmikiem ci Krysia przeczytam komentarze. Wsparcie dla ciebie jest od ludzi takie mocne, żebyś się trzymała, żebyś się nie poddawała, żebyś czekała na Stacha, żebyś... Jak tyle wytrzyma, to wytrzyma. No właśnie. Nie, Sara, wytrzymy. Ludzie bardzo, bardzo ci kibicują, chcą, no... Tyle ci oglądają, że już tak dobrze wychodzisz i bardzo by zmartwiła ludzi. Niektórzy by się nawet, można powiedzieć... podłamali, jakbyś... To bym tak robić sobą, nie siedzi z nim na tej ławce, ona wygląda żadnie. No wiem, no ale co zrobić. I ten. Krysia, i każdy, wiesz, jak każdy się dowiedział, że tam sobie piwko wypiłaś, to po prostu się każdy zmartwił. No każdy chciałby, żebyś tego piwka już więcej nie wypiła, chcę. Nie? Ja ci potem poczytam, ale naprawdę ludzie od serca tak piszą do ciebie i tak cię bardzo, bardzo, bardzo cię proszą, żebyś się wytrzymała. Wytrzymimy. Żebyś wytrzymała, nie, Krysia, i będzie dobrze. Nie. No to pięknie. Nie pierdolę, wytrzymujemy. Masz dobrego konga przy sobie i jakoś może dobry kongo też pomoże. Fajnie, no dobra, Krysia. No to mnie to cieszy bardzo. Kurde, muszę do roboty iść, a chciałem jeszcze do chłopaków podjechać. A tam? Tak, muszę, trzeba też im coś tam w tydniu parę rzeczy zobaczymy, co tam przyszło, parę rzeczy im tam zobaczyć, czy czegoś nie brakuje. Ale to Machim jest też dziennie to. Dobra, Krysia, ja spadam, ty na obiadek za niedługo lecisz. No masz tam co masz. Lecę, dzióbeczku, trzymaj się. Piątala, albo czekaj, żółwika, nie? No. Żółwik, o. Nie, o kurde, masz ty, powiem ty, pięcha. Byś tak przysunęła.